Dzień dobry Państwu, witamy widzów kanału Spożywcza TV, portalu hurtidetal.pl oraz agronomist.pl i zapraszamy na program Gabinet Spożywczy. Naszym Państwa gościem jest Pani Marietta Stefaniak. Dzień dobry. Wiceprezes Zarządu do Spraw Strategii i Rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia SA. A rozmawiać będą Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP Paribas. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Szelon, kłaniamy się nisko. Pani prezes, zakłady mięsne Silesia SA to jeden z liderów branży w Polsce, ale mamy sytuację taką, jaką mamy wokół i chciałem zapytać o nastroje w branży, no bo wysokie ceny żywca, wysoka inflacja, rosnące koszty energii, hamująca gospodarka, same kłopoty wokół. Co okazało się dla Państwa, dla Pani największym wyzwaniem? Jak Państwo sobie z tym poradzili? Czy jest coś, co Panią zaskoczyło w całym tym, całej tej zbitce problemów? Rzeczywiście rok 2022 był zdecydowanie chyba najtrudniejszym w ostatniej dekadzie. Wydawało się, że po pandemii COVID-a i po wyzwaniach, jakie ona przyniosła, już nic gorszego się nie może wydarzyć. Tymczasem wybuch wojny w Ukrainie, przerywane łańcuchy dostaw, wzrost kosztów energii i wszystkie inne bolączki, które zresztą też Pan wymieniał, były wielkim wyzwaniem pewnie dla wszystkich przedsiębiorców operujących w biznesie i to w dużo wysokoskalowym biznesie. Natomiast dla nas zaskakująco pozytywnie z punktu widzenia zachowań konsumenckich rok 2022 przyniósł szansę na to, by przekonać naszego konsumenta, głównie w Polsce oczywiście, że to, co dobrze zna od lat, produkty, z którymi ma styczność w półce, w naszym przypadku już od tych lat 30, będą cały czas dla niego dostępne, będą cały czas dla niego wartościowe, jakościowe i cały czas będą mu w tej codzienności towarzyszyć. I rzeczywiście z punktu widzenia tego, w jaki sposób konsument odpowiedział nam na tę naszą deklarację, widzimy, że odpowiedział pozytywnie, to znaczy spożycie wzrosło. Spożycie mięsa wzrosło właściwie pierwszy raz od kilku lat, co oznacza, że te niecałe 4%, ponad 2 kg, jak podaje GUS za rok 2022, to dla nas informacja zwrotna właśnie od konsumenta, że te produkty są potrzebne, że wraca trochę do korzeni, że wraca do tego, czemu ufa, no bo w czasach trudnych, wymagających, stawiamy na to, czemu ufamy. I rzeczywiście polskie mięso, polskie surowce okazały się być tutaj dużymi wygranymi z punktu widzenia i poziomów sprzedażowych i tego, że konsument przestał trochę eksperymentować, co widzimy chociażby po cyfrach dotyczących rynku tak zwanych zamienników, to znaczy wrócił właśnie znowu do korzeni. Więc pomimo tych wszystkich wyzwań, pomimo trudów i wielkich właściwie zaskoczeń, tak? No bo najtrudniej zarządza się biznesem w sytuacji, kiedy nie można pewnych rzeczy przewidzieć i w jakiś sposób ich skalkulować, czy nimi zarządzić. To rzeczywiście zachowanie konsumenta i to, jaki mamy produkt i jak utrzymujemy też jakość tego produktu, finalnie skończyło się dla nas wzrostami. Także to chyba jest takie pozytywne oczywiście zaskoczenie, bo wszyscy mają taką dosyć negatywną narrację. A ja mogę ten taki pozytywny aspekt tutaj do tej naszej dyskusji w branży FMCG dorzucić. No może paradoksalnie w całym tym nieszczęściu, czy tej serii nieszczęść, dobre było to, że one nastąpiły jedno po drugim. To znaczy pandemia przygotowała nas na następne trudności. Konsumentów może też trochę. Też i też pokazała konsumentowi, żeby zwracał uwagę na wiele aspektów. Tak? To znaczy nie tylko na aspekt ten jakby najistotniejszy często przy zakupach spożywczych, czyli na cenę, ale też na aspekty prozdrowotne, na jakość, na to, na ile rzeczywiście to, co wkłada do koszyka, pozytywnie wpływa na jego samopoczucie, na jego stan zdrowia. I rzeczywiście ta lekcja, którą konsumenci wynieśli z czasów pandemii, w czasie trudnym, bo wojennym naszych sąsiadów nie zdążyli zapomnieć, to po pierwsze, a po drugie też dzięki temu, że mają szansę wybrać z bardzo szerokiego wachlarza produktów. Dla nas to też była szansa, żeby pokazać im wartość, jaka płynie chociażby z wędliny opartej na surowcach drobiowych, która cały czas w koszyku
Polaka stanowi około 20%, ale rośnie. I my jako spółka stanowiąca część koncernu Cedrop, czyli największego producenta mięsa białego w Polsce, jednego z większych w Europie, no te szanse chcemy wykorzystać, żeby pokazać z jednej strony właśnie aspekt ekonomiczny, bo kurczak, jak wiadomo, najchętniej wybierane mięso świeże, a teraz też ma szansę, żeby pojawić się czy to na kanapkach, czy w postaci przetworzonej właśnie na talerzach konsumentów w większej skali, właśnie dzięki tym czynnikom ekonomicznym. No a po drugie właśnie aspekt zdrowotny, tak, czyli zdecydowanie fokus konsumencki na niższą zawartość tłuszczu czy kaloryczność, wyższe poziomy białka. Wszystko, co związane dzisiaj z tak zwanym już rynkiem proteinowym, bo nawet nie mówimy o branży mięsnej, tak, tylko mówimy o branży proteinowej, no doskonale z walorami kurczaka koresponduje i też na to bardzo mocno w swojej strategii zwracamy uwagę. To jak pani zaczęła, pani prezes, o konsumencie, to trochę o tym aspekcie. Wysoki poziom inflacji również wpływa negatywnie na poziom dochodu rozporządzalnego polskich gospodarstw. I tutaj, jeżeli mówimy o produktach odmięsnych, one mają największy udział w tym koszyku, na który ten dochód rozporządzalny jest wydawany. To jest około 1/4 tych, które polskie gospodarstwa wydają na produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe. Mówiła pani o tym zwiększeniu sprzedaży, większym spożyciu mięsa. Jednocześnie też GUS podaje, że ze względu na te wysokie ceny i to, że to mięso będzie tym czynnikiem, na którym konsument będzie chciał oszczędzać, powinno w przyszłym roku spaść około 1 kg per capita spożycie mięsa, czy w przeliczeniu na mięso. Mówimy o mięsie wieprzowym. Czy pani widzi to po strukturze swojej sprzedaży, po ewentualnie przesunięciach w kategoriach? Jakie pani tutaj ma zdanie na ten nadchodzący okres związany z obniżeniem tego dochodu rozporządzalnego? Istotne jest to, co pan powiedział właśnie w kontekście rodzaju surowca, o jakim mówimy, bo rzeczywiście mięso wieprzowe jest no, w kondycji bardzo mocno wymagającej i z punktu widzenia dostępności surowca, i z punktu widzenia kosztów jego wytworzenia, także związanych ze zmieniającym się światem i oczekiwaniami wobec producentów, samego żywca, no jak i potem nas oczywiście dostawców. Natomiast myślę, że akurat my nie jesteśmy dobrym przykładem takim reprezentatywnym z punktu widzenia zmian w samej strukturze koszyka, ponieważ tak jak wspomniałam, bardzo mocno stawiamy na rozwój produktu przetworzonego opartego na mięsie białym. Więc siłą rzeczy pełne skupienie i uwagę z punktu widzenia naszych działań i handlowych, i komunikacyjnych, marketingowych, i też rozwoju w procesach NPD. W związku z tym siłą rzeczy u nas to mięso białe bardzo mocno rośnie i ono rośnie zdecydowanie też szybciej niż cała kategoria w rynku, bo na to stawiamy i też no, ku temu mamy zasoby związane właśnie z dostępnością surowca bardzo wysokiej jakości, no a przede wszystkim w pełnej kontroli łańcucha wartości, tak, czyli od paszy aż po hodowlę, przez ubój, rozbiór, no i przetwórstwo, za co odpowiada spółka Silesia. W związku z tym rzeczywiście widzimy, że no, bardzo mocno rośnie udział produktów opartych na mięsie białym. Cały czas też kurczak jako produkt nieprzetworzony, jako mięso świeże kupowane przez konsumenta zdecydowanie stanowi najczęstszą decyzję konsumencką, bo ponad 60% konsumentów na to mięso białe się decyduje w codziennych zakupach. Co jakby oznacza dla nas, że jesteśmy w trendzie i że jesteśmy też w dobrym momencie, jeżeli chodzi właśnie o przekonywanie konsumenta do tego przekierowania swojej uwagi zakupowej właśnie na produkty oparte na mięsie białym, w szczególności oczywiście na kurczaku, ale mówimy też o takich bardziej surowcach premium jak kaczka czy gęś, tak, bo te we własnych zasobach także mamy. Także oczywiście od wieprzowiny nie odchodzimy, natomiast zdecydowanie proponujemy też alternatywę. I ten kurczak w postaci właśnie przetworzonej, czy to plastra na kanapkę, czy parówki, czy dań gotowych, tak, czyli kurczaka w panierze, no dzisiaj stanowi dla nas bardzo duży wzrost, ale w całej kategorii, jak pokazuje czy to Nielsen, czy sam GUS, rzeczywiście ta kondycja kurczaka jest zdecydowanie wzrostowa i bardzo się z tego cieszymy, bo też na to w swojej strategii stawiamy. Ja widzę, jak pani akcentuje ten wątek białego mięsa. No to może podejdźmy do niego w ten sposób. Silesia to jest 5 zakładów produkcyjnych, 2,5 tysiąca ludzi. Pani mówi, nie odchodzimy od wieprzowiny,
Ale co, zatrzymujemy się na tym poziomie? Jak w tej chwili wyglądają te proporcje i jak mają wyglądać za jakiś czas? Skoro tak pani wręcz w tej wypowiedzi promuje to mięso białe, podkreśla właśnie jakość surowca i tak dalej, no to rozumiem, że to jest jednak oczko w głowie całego biznesu. Czyli do jakich jakie proporcje są teraz i do jakich chcecie dojść? Tak, jest to zdecydowanie nasze oczko w głowie. No to tak jak wspomniałam na początku, ma dosyć oczywiste podstawy z punktu widzenia tego, w oparciu o jakie surowce działamy i że jesteśmy tutaj w pełni autonomiczni, jeżeli chodzi właśnie o dostępność białego mięsa. Naszą ambicją jest, żeby w naszym portfelu kurczak zdecydowanie miał wiodący udział i poprzez wiodący udział to mówimy oczywiście powyżej 50%. Dzisiaj już jesteśmy blisko tej struktury. Oczywiście także rośniemy wolumenowo, rośniemy organicznie, sprzedażowo, bo staramy się jak najwięcej tego miejsca w półce dla marki Duda znaleźć. W związku z tym zakładamy, że ta baza wieprzowiny, którą wypracowaliśmy, tak jak pan tu zauważył, ona będzie i pewnie też będzie sukcesywnie wraz z samym poziomem wolumenowym też rosnąć. Natomiast dla nas dzisiaj, tak jak powiedziałam, z punktu widzenia dotarcia z komunikatem do konsumenta, z naszą marką, stawiamy właśnie na produkt drobiowy. Także oczywiście operujemy też w markach własnych, które stanowią pewną część biznesu w całym koszyku polskich producentów, więc tutaj jesteśmy obecni w mięsie białym i w czerwonym. Natomiast znowu to mięso białe zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę. To teraz wychodzimy poza ten podział na mięso białe i czerwone. Tak czy inaczej jest to mięso, a po drugiej stronie na rynku są rozmaite zamienniki. W jaki sposób państwo zamierzają już to robią, komunikować pozytywy związane z konsumpcją mięsa w ogóle, biorąc pod uwagę to, jakie są trendy, co myślą o tych produktach, zwłaszcza młodzi konsumenci. Wiemy, co się dzieje na zachodzie Europy, bodaj w Holandii wręcz mamy zakaz reklamy czy promocji wyrobów mięsnych, więc otoczenie jest, jakie jest. Tak, w dwóch miastach rzeczywiście to jest świeża w miarę informacja, że zakazano komunikowania na temat mięsa. Ja zawsze powtarzam, że fakt pojawienia się konkurencji silnej komunikacyjnie, i to właśnie silnej komunikacyjnie w tym najmłodszym targecie, czyli tej generacji Z, tak, która robi często zakupy bardziej impulsowe, która patrzy na to, co o produkcie można zobaczyć w mediach społecznościowych, co o nim mówią influencerzy, jakie są publikacje nie w mediach branżowych, tudzież opiniotwórczych w naszym rozumieniu, tak, czyli eksperckim, ale chociażby na TikToku czy na Instagramie. To rzeczywiście jest tak, że ten segment zamienników spowodował, że musieliśmy też sobie odpowiedzieć na kilka pytań jako producenci, jako dostawcy i wzmocnić na pewno te komunikacje, co ja uważam jest znowu pozytywne, no bo każda konkurencja motywująca do tego, żeby się rozwijać i o tym produkcie wydawać by się mogło absolutnie generycznym, który wszyscy znają, no bo wszyscy wiedzą, że jest kurczak, wszyscy wiedzą, że jest wieprzowina, tak? Tymczasem dotychczas jeszcze niewiele mówiło się na tym opakowaniu o samym czy surowcu, czy sposobie wytworzenia, tak, czy jego wpływie na otoczenie. Jedynym takim kwantyfikatorem była na przykład mięsność, tak, czy nie wiem, egzekucja w postaci kilku składników, które były usuwane ze składu, jak glutaminian chociażby. A dzisiaj ta komunikacja jest zdecydowanie szersza. Zdecydowanie więcej opowiadamy konsumentowi, zdecydowanie mocniej akcentujemy kwestie związane właśnie ze zdrowiem, tak, czyli mówimy o zawartości białka, mówimy o tym, że ten bilans kaloryczny czy energetyczny, który zyskujemy dzięki spożywaniu mięsa, ma taki, a nie inny też wpływ właśnie na zdrowie i że to są te dobre aminokwasy, tak, które wpływają pozytywnie na nasze funkcjonowanie. No pewnie gdyby nie ta branża zamienników, gdyby nie to, w jaki sposób oni też pewne rzeczy zaczęli podkreślać czy artykułować, nie poszlibyśmy tak komunikacyjnie do przodu z punktu widzenia konsumenta. Natomiast to, o czym pan wspomniał, czyli właśnie kwestia dotarcia do tego najmłodszego pokolenia, jest dużym wyzwaniem. Bo jak na przykład w aplikacji Spotify wpiszemy sobie hasło mięso, nie wiem, czy kiedyś panowie robili takie ćwiczenie, ja sobie je co jakiś czas odświeżam, bo tam jest bardzo dużo podcastów, których młodzi ludzie słuchają.
to najczęściej zadawane pytanie jest takie, jeść mięso, czy też go nie jeść? No dla nas to jest trochę być albo nie być, tak? Ten podstawowy dylemat, jaki się może pojawić. Nie zaglądam do Spotify'a, bo linia frontu przebiega u mnie międzypokoleniowo, między starszym a młodszym pokoleniem. Młodsze dzieci ewidentnie słuchają Spotify'a czy czegoś tam i wyciągają z tego wnioski, tak jest, które są problemem. Tak, i w związku z tym ostatnio zauważam, jak już przy tym Spotify'u jesteśmy, ale to pewnie można dowolną aplikację tutaj sobie wziąć na warsztat, że ta zdecydowanie negatywna narracja, która była przez ostatnie 2-3 lata, taka bardzo mocno zintensyfikowana, czyli właśnie bardziej odpowiedź na pytanie, dlaczego nie należy jeść mięsa, dzisiaj przerodziła się w pytanie, jeść czy nie jeść, a wręcz dochodzi do tego, że są tacy wypowiadający się, czy podcasterzy, tak to się chyba nazywa, którzy zastanawiają się, dlaczego kanapka w fast foodzie, najbardziej znanym, oparta na mięsie, jest o tyle tańsza od kanapki wege. Jak to w ogóle możliwe? Z czego to wynika? I dochodzą właśnie do wniosków, że coś chyba tutaj jest nie tak z punktu widzenia tego, jakie są oczekiwania cenowe wobec konsumentów dokonujących jakichś zakupów, że no jednak produkt oparty na surowcach mięsnych w samym procesie wytworzenia tak, powinien być droższy z punktu widzenia hodowli, tego, jak trzeba o to zwierzę zadbać i tak dalej, aniżeli te zamienniki, no, które jednak poziomy marżowe mają bardzo mocno wywindowane i to nie tylko w kanapce, tak, fast foodowej, ale też w półce sklepowej, czy w restauracjach, czy gdziekolwiek indziej, więc widać, że te dylematy się zaczynają się pojawiać takie red flagi trochę, tak, dotyczące tego, o co tak naprawdę chodzi w tym świecie wege. No i oczywiście jest grupa, która ze względów swoich przekonań, tak, no nie sięga po to mięso, co oczywiście my szanujemy. Natomiast gro tych, którzy skorzystali jakby z tej mody, dzisiaj są fleksitarianami często, tak, czyli rzeczywiście miksują sobie te produkty i czasami po prostu jedzą zamienniki w ramach urozmaicenia diety, a nie z uwagi właśnie na przekonania. I właśnie do nich musimy dotrzeć i przekonać, dlaczego taki, a nie inny udział mięsa, czyli białka od zwierzęcego jest istotny. Do czego, jak wspomniałam, właśnie cała branża zamienników, skądinąd z punktu widzenia udziału w Polsce akurat spadająca, nas mocno motywuje.